Chcemy Państwu przypomnieć film, który podczas tegorocznego festiwalu w Berlinie uhonorowany został Srebrnym Niedźwiedziem, a więc tą drugą co do w hierarchii ważności nagrodą tego prestiżowego festiwalu filmowego. Jego autorem jest Natalia Lopez, prawie zupełnie w Polsce nieznana meksykańska reżyserka, która postanowiła powiedzieć taką historię, typowo lokalną, ale nadając jej przy okazji bardzo uniwersalistyczny charakter. Jest to umiejętne połączenie takiego iberoamerykańskiego slow cinema z pewnym, z dramatem obyczajowym, z filmem sensacyjnym. Przez szczegółów oczywiście nie będę Państwu zdradzał, bo zabrałbym satysfakcję płynącą z obejrzenia tego obrazu filmowego. Znakomite kino, świetne warsztatowo, nie bez kozery film został uhonorowany Srebrnym Niedźwiedziem na jednym z najważniejszych europejskich festiwali sztuki filmowej, więc ci z Państwa, którzy lubią klimat iberoamerykański, którzy interesują się tym, jak wygląda współczesny Meksyk i wszechwładza karteli narkotykowych, korupcji i zblatowania czasami władzy z lokalnymi mafiozami, na pewno będą zainteresowani tym filmem, więc serdecznie zapraszam najbliższą środę na ten obraz. No entiendes cómo es aquí. No es él, jefa. No es él.